Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Józef Shrivers. Czyś pomyślał kiedy, że żaden szczegół Twego życia nie powinien być obcy Twej matce? Jesteś jej dzieckiem, tak jak Jezus, a raczej jesteś cząstką tego Jezusa, drugim Nim. Jeśli chcesz, możesz dać swej matce sposobność ponownego przeżywania wszystkich wzruszeń, jakich doznała w ciągu ziemskiego życia Jezusa. Ułóż więc, Maryjo, swoje życie codzienne. Powiedz sobie, że jesteś drugim Jezusem i żyj ze swoją matką tak, jak Jezus z nią żył. O Matko Najmilsza, pierwsza moja myśl z rana będzie poświęcona Tobie. Jakąż serdeczną radość sprawiał Ci Twój ukochany Jezus, gdy rano po przebudzeniu przybiegał do Ciebie, by Cię uścisnąć. Zdaje mi się, że gdy wstając całuję Twój wizerunek, odnawiam to słodkie wzruszenie, któreś Ty tyle razy odczuwała. I wiem, że na moją oznakę miłości odpowiadasz uczuciem macierzyńskiej tkliwości, tak jak kiedyś, gdy tuliłaś Jezusa w ramionach. Jakże słodko być Twym dzieckiem i z Tobą rozpoczynać całodzienne zajęcia. Nie oddalaj się od Maryi, módl się przez nią. Jej rozmyślanie polegało na wpatrywaniu się w Jezusa, żyjącego pod jej okiem. Ileż aktów miłości, czci, uwielbienia wznosiło się z jej serca w czasie tej cichej modlitwy. Zbierz starannie te akty i ofiaruj je ponownie Jezusowi za jej pośrednictwem. W ten sposób Maryja przez Ciebie przeżywać będzie na nowo długie godziny, długie lata życia, spędzonego w towarzystwie Jezusa. Rozważ, jak ona wpatrywała się z miłością w swoje dziecię, jak do niego mówiła i wsłuchiwała się w jego słowa. Tak i ty czynić będziesz w czasie modlitwy. Zapożyczysz od niej wszystkie jej uczucia. Będziesz mówił do Jezusa, słuchał go, będziesz wpatrywał się w niego i kochał go przez serce jego matki. Przede wszystkim bądź zjednoczony z nią w czasie mszy świętej. O jakież to pobożne uczucia muszą wtedy przepełniać Twe serce. Jesteś z nią u stóp krzyża. Maryja przez Ciebie jest znów obecną przy ofierze swego Syna. Przeżywa ponownie te niewypowiedziane cierpienia. I szczęśliwa jest, że przez Ciebie ofiaruje na nowo Ojcu Niebieskiemu życie swego Syna dla zbawienia grzeszników. Możesz dowolnie zmieniać akty i uczucia podczas tej świętej ofiary krzyżowej. Msza święta to całe życie Jezusa, odnawiające się w Twych oczach, a jeżeli jesteś kapłanem, za Twoim pośrednictwem. O Jezu, jakże słodko jest spoglądać na Ciebie w czasie mszy świętej, jak na dzieciątko spoczywające w moich rękach, gdy przez konsekrację spowodowałem Twoje narodziny. Jak bardzo należysz wtedy do mnie, wyłącznie do mnie, jak mnie kochasz miłością cichą, lecz do głębi przenikającą. Pomnij wtedy zawsze o Jezu, że spoczywasz w swym ubogim żłóbku lub jesteś na łonie Maryi,
bo przecież przy ołtarzu ja nie jestem już sam sobą. To najczystsza dziewica, której jestem jakby dalszym ciągiem na ziemi. To ona Cię nosi, tuli, uwielbia i kocha przeze mnie. Daj się owinąć w pieluszki aktów mej miłości, pokory, oddania się i uwielbienia i racz wznowić w Twej matce wszystkie uczucia, których doznała oddając Ci te macierzyńskie posługi. Przygotuj się starannie do Komunii Świętej. Najświętsza Panna chce w tym momencie przeżyć jedną z najpiękniejszych chwil swego życia. Tę, w której Jezus wstąpił do jej dziewiczego łona. Któż potrafi opisać ów akt miłości, z jakim Cię, o Jezu, przyjęła wówczas Najświętsza Dziewica, w której zamieszkać raczyłeś? Wiedz, że w Komunii Świętej Matka Twoja przez moje serce ponawia ten sam akt miłości. Racz i Ty również odnowić w niej, w tej chwili, to niewysłowione uczucie, które ją całą przenikało, gdy po raz pierwszy poczuła się w macierzyńskiej łączności z Tobą, swym boskim dziecięciem. Smuciłem się nieraz myśląc, że po Komunii Świętej musiał Jezus często doznawać niezadowolenia i przykrego uczucia w mym lodowatym sercu. Ale teraz nie będę się tym już niepokoił. Całą duszę moją oddałem Matce Bożej. To ona będzie we mnie przyjmowała Jezusa tak, jak go po raz pierwszy przyjęła do swego łona. A gdy bądź przez roztargnienie, bądź przez mimowolne zajęcie się czym innym, będę nieobecny, Jezus nie zauważy tej mojej nieobecności. Któż by nie chciał przysłuchiwać się temu, co młodziutka dziewica mówiła Jezusowi, gdy go w swym łonie nosiła? Któż nie chciałby pojąć tej niewysłowionej rozkoszy, jaką boskiemu dzieciątku sprawiało, iż był w ten sposób kochany i utulony w macierzyńskim żywocie przeczystej dziewicy? Jakąż niezrównaną radością musiała być dla niego ta świadomość, że żył tylko przez nią, że jego ludzkie istnienie zależało w zupełności od stworzenia, oddanego wyłącznie jemu. Tak też spoczywaj, o Jezusie, w mym sercu po Komunii Świętej. Rozkoszuj się przebywaniem we mnie i kochaj mnie, gdyż to jest to samo macierzyńskie łono, które przeze mnie Cię przyjmuje, gości i nosi z miłością. A te bolesne wzruszenia, o Jezu, których doznałeś w drodze do Egiptu, gdy niesiony na ręku swej matki, tulony do jej piersi, czułeś przyspieszone bicie jej zbolałego serca, pamiętasz je. Pomnij więc, że ta najczulsza matka i mnie nosi, gdyż ja jestem Tobą samym. I jak długo błąkać się będę na tym padole wygnania, ona trapić się będzie, gdyż wie, iż potężny nieprzyjaciel chce mnie wyrwać z jej rąk. Gdy ujrzysz mnie w niebezpieczeństwie i bliskim rąk prześladowcy, wspomnij, o Jezusie, o trwodze naszej wspólnej Matki. Wspomnij, że jeśli ja ginę, to Ty sam giniesz we mnie. Ale nie lękam się. W niebezpieczeństwach, pokusach, doświadczeniach codziennych ja, słabe dziecię, przytulę głowę do serca swej matki, jak Ty to uczyniłeś w czasie ucieczki do Egiptu. A moje bezpieczeństwo na jej błogosławionym łonie przypominać będzie mej matce spokojny sen jej Jezusa. Tak zatem przez moją ufność i oddanie się ona kochać Cię będzie tą samą miłością, którą kochała Cię w drodze na wygnanie. A Ty, o Jezu, cieszyć się będziesz w cichości z mego spokojnego snu na rękach Matki,
spokojnego mimo trudów i niebezpieczeństw mej drogi do wieczności. Lecz trzeba wszystko uświęcić łącznością z Twą Matką, nie tylko troski, lecz i radości. Któż wypowie, jakich rozkoszy doznawało jej macierzyńskie serce, gdy nadeszła chwila narodzin jej dziecięcia, gdy po raz pierwszy wzięła je na ręce, przycisnęła do serca, mlekiem swoim nakarmiła, gdy ujrzała jego drobne rączęta wyciągnięte ku niej do uścisku. O jakże ten Jezus ukochał wówczas swoją matkę i okazywał jej swoją miłość przez tysiączne przecudne sposoby. On, który umie dawać duszom tyle przesłodkich pociech, jakimże musiał być dla tej, która wyłącznie Jemu była oddana. Była Jego gołąbką, Jego jedyną. Matko najmilsza, Jezus przez moją miłość pragnie odnowić w Twym sercu wszystkie te radości. Toteż ja nie chcę zakreślić żadnej granicy swej miłości dla Ciebie, bo Jezus nie chciał tego uczynić. Pragnę, Maryjo, tak jak On, wynaleźć tysięczne sposoby okazania Ci swojej miłości, dla przypodobania się Tobie, pomnożyć swe drobne ofiary i akty zaparcia się siebie. Przede wszystkim pragnę Cię pocieszyć tym, że będziesz mogła mnie kochać, jak kochałaś Jezusa. Chcę być tak doskonale podobny do Niego, aby się omyliło Twoje oko Matki i nie potrafiło odróżnić mnie od Jezusa. O Matko moja, kochaj mnie tak, jak Twoje macierzyńskie serce zdolne jest kochać. Tak, jak chciałaś kochać Jezusa. W miłości tej wyczerp wszystkie źródła tkliwości, którymi Bóg Cię wzbogacił. Zadowalaj w zupełności swe serce, obsypując mnie łaskami i pieszczotami matczynymi. Nie przestawaj zapewniać mi o swojej miłości i troskliwości. Jak Jezus tysiącznymi dowodami czułej pamięci nieustannie pobudzał Twą miłość, tak ja pragnę wywołać w Twym sercu coraz więcej tkliwości dla swej duszy, a to przez nieustanne akty miłości posłuszeństwa i pokory, przez niezliczone zdrowaś Maryjo, które poruszą słodko Twą duszę. I to nie ja, serdeczna Matko, tak kocham Ciebie. To Jezus, który żyje we mnie. Żyj na ziemi z tym drogim Synem, kochając mnie i przyjmując moją miłość. Czy widzisz, Dziecię Maryi, w jakiej zażyłości wolno Ci pozostawać z Twą Matką? Jeżeli będziesz jej wierny, nauczy Cię tysięcy innych pomysłów, wyjawi Ci tajemnice, które tylko Tobie powierzy. Nie tylko masz dać Twej Matce możliwość ponownego przeżywania przez Ciebie jej radości i smutków, ale dostarczyć jej sposobności pracowania jeszcze jak niegdyś dla Jezusa. Przypomnij sobie, że wszystkie dobre uczynki spełnione w stanie łaski są miłe Panu Bogu i pożyteczne dla dusz. Jeśli wejrzysz w swoje życie, to przekonasz się, że od rana do wieczora pracujesz dla innych, dla dusz, a więc dla Jezusa. To właśnie Maryja czyniła na ziemi. Wszystkie jej pokorne zajęcia jako oblubienicy i matki w skromnej rodzinie z Nazaretu miały na celu jej boskiego Syna. I właśnie te pokorne posługiwania, o których świat nic nie wiedział, zachwytem przejmowały Syna Bożego i zapewniły Najświętszej Pannie taką chwałę w niebie. Teraz, gdy żyje ona u Boga, szuka dusz dobrej woli, które by jej pozwoliły w dalszym ciągu prowadzić jej skromne życie,
pokorne i ukryte na ziemi. Chcę więc zastąpić Cię we wszystkich Twych czynnościach i ponownie je ofiarować Jezusowi. Czy rozumiesz, jaką radość możesz sprawić swojej matce, przekazując jej całą swoją pracę, te niezliczone, drobne, codzienne czynności nakazane przez posłuszeństwo, konieczność lub uprzejmość? A jakże wtedy te skromne i monotonne czynności zmieniają swój wygląd? To już nie Ty pracujesz, to ona przez Ciebie usługuje Jezusowi w domku nazaretańskim i zachwyca Go swymi pokornymi zajęciami. Dalej, gdy będziesz szukał spoczynku i rozrywki pod jej okiem, ona znów weźmie za swoje te chwile wytchnienia, aby je ofiarować Jezusowi i przypomnieć Mu słodkie godziny spędzone razem na łonie rodziny, po ciężkiej całodziennej pracy. Wreszcie przed zaśnięciem proś swą matkę o błogosławieństwo i ucałuj jej ręce. Tak czynił Jezus, wzór synów. A Najświętsza Panna czuwać będzie nad Twoim snem, jak niegdyś czuwała nad kolebką swego dziecięcia. Nie zasypiaj bez uprzedniego, ponownego oddania jej swej duszy i ciała, bez przeproszenia za jej pośrednictwem Jezusa za swoje winy. O jakże bym pragnął nauczyć Cię, abyś był względem niej jak małe dziecię, abyś wszystkiego oczekiwał od jej macierzyńskiej dobroci i abyś bez łączności z nią nic nie myślał, nie kochał ani czynił. Ponieważ zastępujesz Jezusa, chce On, by Jego matka była dla Ciebie tym, czym była dla Niego. Bądź zatem ze swej strony dla Maryi tym, czym Jezus był dla niej. Bądź łącznikiem między tymi dwoma sercami. Strzeż tego przywileju, iż jesteś cichym pośrednikiem między Jezusem i Maryją, łożyskiem, przez które przepływa ich wzajemna miłość. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Moja Matka, autorstwa Józefa Schriversa. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.